Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przekażę Wam kolejną garść nowości ze świata Fortnite. Dzięki wyciekom poznaliśmy kilka ciekawostek na temat jednego z wielu sekretów wyspy, który nas intryguje już od dawna. Zanim jednak do tego przejdziemy, najpierw chciałbym poruszyć temat ekipy Fortnite. Chciałem jeszcze powiedzieć, że byłoby niesamowicie, gdybyście zostawili łapkę w górę. W zamian mam dla Was sekretne zdjęcie Luni. Słuchajcie, dawni, obecni i nowi członkowie ekipy Fortnite otrzymają za darmo emotkę tylko dla wtajemniczonych. I to jest pasująca nazwa. Aby ją odebrać, wystarczy wejść do gry przed 15 lutego. Jak już mówiłem, jest ona tylko dla osób, które były lub są członkami ekipy Fortnite. To bardzo fajna emotka i jest dużo czasu na odebranie jej, więc nie zapomnijcie wskoczyć do gry. Możliwe, że ona już nigdy nie wróci. Poza tym Fortnite na oficjalnej stronie wstawił małą podpowiedź co do ekipaki nadchodzącego miesiąca. Co miesiąc do szafek członków ekipy Fortnite trafiają nowe wyjątkowe skiny i fałdolce. Za grudzień była Galaxia, obecnie w styczniu jest Green Arrow, a w lutym i teraz przyda się ta podpowiedź, o której wspomniałem. Twórcy Fortnite dali znać, że nie mogą jeszcze dokładnie ogłosić, kto trafi do ekipaki w lutym, ale zdradzili nam, że będzie to nowa twarz ze świata Fortnite, której gracze powinni wyczekiwać. Na końcu sprytnie zostawili dwie emotki. Ta druga oznacza oczywiście no bo to jest na razie sekret, ale ta pierwsza już nawiązuje do samej postaci, która jak już wiemy będzie z Fortnite, a nie z komiksów DC czy Marvela. Lis we świecie Fortnite wielu osobom kojarzy się z gangiem Drifta. Ich maski to dosłownie lisy, więc to nie jest taki zły strzał. Ale ten lisek to nie wszystko. Na oficjalnym Twitterze Fortnite udostępniono posta na temat ekipy Fortnite. Ale tutaj użyto takich oto emotek, liska i złotej korony. I tutaj właśnie sprawa trochę się komplikuje. Kim może być ktoś związany z królami i lisami? Już wam mówię. Kojarzycie może ten ekran wczytywania? Jest on do odblokowania za wykonywanie epickich wyzwań w karnecie bojowym. I odkąd sezon 5 się zaczął, po społeczności Fortnite krąży teoria, że postać na tym ekranie wczytywania będzie skinem w ekipace. Między innymi z uwagi na to, że na jednej z grafik ekipy Fortnite stoi ktoś o podobnej sylwetce. Teraz uwaga. Skin ten to żeńska wersja Midasa. Powstał on na wzór konceptu stworzonego przez Polkę, która nazywa się Kitsune, co po polsku oznacza lis. Więc tak, w karnecie mamy ekran wczytywania o nazwie Królewska Krew, na którym jest żeńska wersja Midasa, który wiemy, że jest związany z Królem Oro. Teraz te dwie emotki plus to podobieństwo nabierają o wiele więcej znaczenia. To, że żeńska wersja Midasa zawita do gry jako skin, już było pewne od początku sezonu. Ale teraz mamy jasne podpowiedzi mówiące o tym, że będzie ona dla członków ekipy Fortnite w lutym. Oczywiście może być inaczej i to tylko teoria, no ale sami widzicie, jak to się wszystko łączy. Swoją drogą to rzućmy okiem na samego skina pani Midas. Zaciekawiło mnie to, że ma ona taką samą bliznę na prawym oku jak Midas. Do tego to prawe oko jest zamglone, a lewe złote. Tak samo jak u Midasa. Nie mogę też nie wspomnieć o bladej skórze. Jeśli to jest, powiedzmy, siostra Midasa, to Oro mógłby być ich ojcem, a te charakterystyczne cechy wyglądu są u każdego, kto pochodzi z tej rodziny, mogącej zamienić wszystko w złoto. Jest też możliwość, że pani Midas to Midas z alternatywnej rzeczywistości. W 5 sezonie rozdziału pierwszego w karnecie był skin Drifta, w 10 sezonie weszła żeńska wersja Drifta z innego wymiaru, więc analogicznie to samo mogło się stać w obecnym sezonie, w którym to punkt zerowy znowu szwankuje. Dajcie znać w komentarzach, jak wy uważacie. Ja jestem za tą drugą opcją. Okej, przejdźmy dalej. Od zarania dziejów na wyspie Fortnite skrywają się tu przeróżne tajemnice. Nadal nie wiemy, kim tak naprawdę jest siódemka, gdzie podział się Arnold Fantastyczny Grzyb i tak dalej, i tak dalej. Pod znakiem zapytania stoją też m.in. te oto włazy, które są porozstawiane po całej wyspie. Od pierwszego rozdziału są nienaruszone i wzbudzają ciekawość mieszkańców wyspy. Nigdy, przenigdy Fortnite o nich nie wspomniał. Poza może pojedynczym wyzwaniem, aż do ostatniej aktualizacji. Fort Torre w plikach gry doszukał się nowych kwestii dla starego bywalca Pentley, którego już pewnie znacie. Jonesego z bunkra. Jonesy z bunkra to najstarszy Jonesy, który ma trochę nierówno pod sufitem, ale to nie znaczy, że gada głupoty. Od tego paranoika z niesamowicie długą brodą można dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat pętli, punktu zerowego, a w tym tygodniu przekazał nam swoją teorię na temat bunkrów i nie tylko. Posłuchajcie sami. Urojony reżim nas obserwuje bez przerwy. W ten sposób zachowują nas pod kontrolą. Widzisz? Pod ziemią są wszelkiego rodzaju struktury. Znajdź ukryty bunkier? Czy oni coś ukrywają? Żyją tam? Badają nas?
Nie mam jak tego udowodnić, jeszcze, ale uważam, że urojony reżim je zbudował. Tylko po co? Znajdź czarną skrzynkę rozbitego samolotu. Czemu go rozbili? Ukrywają dowody? Tak, to musi być to. Albo wielka stopa! Pętla się zapętla i zapętla, ale niektóre rzeczy zostają. To, co wam teraz przeczytałem, to kwestie Jonesego, które będzie można usłyszeć robiącego wezwania. Dowiadujemy się z nich, że te właśnie bunkry należą prawdopodobnie do UR. I teraz jak na to patrzę, po połączeniu kropek, rzeczywiście na to wygląda. UR preferuje budować swoje biura pod ziemią, a do tego wiemy, że wysyłają oni swoich agentów, aby przeprowadzali badania na wyspie. Dla tych, co nie wiedzą, to UR jest agencją, w której pracują agenty Jonesy i strażnicy. Bunkry mogą być punktem wyjścia dla agentów UR, albo tymczasowym schronem ze sprzętem badawczym. Jonesy wspomina również o samolocie agencji Ego, który leży rozbity na wysepce na północ od Potnych Piasków. Pierwsi agenci ze zwiastuna rozdziału drugiego to prawdopodobnie normalni ludzie, nie ich migawki. I niestety utknęli oni w pętli bez możliwości ucieczki. Jego zdaniem to była celowa zagrywka UR. Wysłali oni tutaj swoich agentów biletem w jedną stronę. To tylko pionki, no i to by do nich też pasowało. Jako iż non-stop zatajają oni prawdę o pętli i punkcie zerowym. Wszystko to miałem okazję mówić w filmiku o fabule rozdziału pierwszego, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie tam zajrzyjcie. Poznacie całą prawdę o tym, co działo i dzieje się na wyspie Fortnite. Zdanie pętla się zapętla i zapętla, ale niektóre rzeczy zostają, może nawiązywać do zmian, które zachodzą na wyspie. Wszystkie osoby i ich migawki są pod wpływem pętli, ale rzeczy takie jak budynki czy rozbite samoloty pozostają na miejscu bez zmian. Pętla to naprawdę ciekawy temat. Nie wiemy, co ją powoduje ani po co ona jest, ale z dnia na dzień jestem coraz głębiej w przekonaniu, że pętla może być jakimś mechanizmem opatentowanym przez UR. To oni mogą stać za całą tą pętlą w celu wyprania mózgów migawek na wyspie. Tylko niektórym mieszkańcom wyspy w zapętleniu udało się rozszyfrować, o co tutaj biega. To tyle na temat fabuły. Poza tym jeszcze jest kilka nowości na temat samej rozgrywki. Za nami turniej Podłoga to Lawa Grewdziego. Z tego co widziałem, był na nim niezły ubaw. Ja niestety na niego zaspałem, a wy? Wzięliście udział? Ej, a wiedziałeś, że mam serwer na Discordzie? Link do niego jest w opisie, zapraszam. A wracając, mimo lagów od czasu do czasu, odzew społeczności Fortnite na temat tego turnieju był bardzo pozytywny. Do tego stopnia, że na oficjalnym reddicie Fortnite ktoś się spytał, czy tryb okresowy Podłoga to Lawa Grewdziego może wejść do gry tak po prostu, poza turniejem. Co bardzo fajne, na to pytanie odpowiedział pracownik Epic Games, pisząc... Okej. Więc no, spodziewajcie się powrotu trybu Podłoga to Lawa. Kolejny news zabierze nas z powrotem do tematu ekipy Fortnite. FireMonkey na swoim Twitterze dał znać, że Epic Games porozsyłało kolejne ankiety. W jednej z nich na temat Fortnite jest pytanie o ekipę Fortnite. Trzeba uszeregować to, co według osoby pytanej jest najbardziej i najmniej ważne do dodania do ekipy Fortnite. Oto jak ta lista rzeczy wygląda po polsku. Nie wiem, jak społeczność Fortnite na to pytanie odpowiedziała, ale Epic Games na pewno weźmie tą ankietę pod uwagę. Jeśli znacząca ilość osób ustawi na przykład customy jako coś bardzo ważnego, to możliwe, że za jakiś czas członkowie ekipy Fortnite będą mogli robić customy. Co ciekawe, jest tu wzmianka o wyjątkowych rodzajach przedmiotów kosmetycznych. Rodzaj to raczej na przykład plecak, strój i tak dalej, więc twórcy Fortnite mogą mieć w planach dodanie nowego rodzaju skinów, na przykład do busa bojowego. No chyba, że to źle rozumiem. A oto, moim zdaniem, najważniejsze opcje. Dalej, pod moim filmikiem o aktualizacji widziałem kilka komentarzy dotyczących Rozgardiasza, a mianowicie jego duch się nie pojawia. To prawda, duch Rozgardiasza został wyłączony z powodu poważnej pomyłki twórców gry. Nowe bronie i przedmioty zazwyczaj trafiają do trybów turniejowych takich jak Arena z kilkutygodniowym opóźnieniem. Tak samo jest w przypadku nowej strzelby. Odkryto jednak, że po zlikwidowaniu Rozgardiasza w trybie Areny dało się u niego kupić nową pompę w trybie Areny, co powinno być niemożliwe. Dlatego właśnie ta funkcja została tymczasowo wyłączona. Okej, pauza, okazało się, że Fortnite przeanalizowało tą broń szybciej niż zwykle, więc już jest normalnie na arenie. Fortnite popełnił kolejny, na szczęście mniejszy, błąd. W japońskojęzycznej zakładce z wiadomościami jest news o tym, że zestaw metalowych masek wszedł do sklepu. Tak się oczywiście nie stało. Dzisiaj tak naprawdę wyróżniona jest Dark Bomberka. To oznacza, że skiny metalowych masek niedługo zawitają do sklepu. Pamiętajcie, że do tych skinów są dołączone wyzwania trybu kreatywnego. Rok temu weszły one do sklepu na czas eventu Miłość i Wojna, kiedy to można było zagrać w trybie Znajdź i Zniszcz, który powstał w trybie kreatywnym. Nie zdziwię się, jeśli coś podobnego będzie w tym roku.
Wspomnę też o Rifcie. Dla niewtajemniczonych, Rift to nieoficjalna modyfikacja do Fortnite, dzięki której ma się całego Fortnite dla siebie. Jedną z najważniejszych funkcji dostępnych w tym modzie była, podkreślam, była, możliwość ustawienia dowolnych skinów i emotek. Niestety, to musiało zostać wycofane. Jeden z pracowników Epic Games dał znać, że podmiana skinów jest niedozwolona. Ale nie mają nic przeciwko zwiedzaniu mapy i odpalaniu powtórek z eventów. Co oznacza, że bez obawy o bana, użytkownicy Rifta będą mogli oglądać stare powtórki. Ta funkcja ma wejść już niedługo. Jeszcze jej nie ma, ale jest tuż za rogiem. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.